Dzień dobry, w studiu Tygodnika Wprost na Forum Ekonomicznym w Krynicy. Gościmy pana doktora Stefana Bogusławskiego, eksperta systemu ochrony zdrowia. Dzień dobry. Panie doktorze, proszę powiedzieć, bardzo dużo się w tej chwili mówi o wprowadzeniu ustawy o jakości w ochronie zdrowia, długo oczekiwanej. Czy trudno jest zmierzyć jakość w ochronie zdrowia? Tak, jakość w ochronie zdrowia jest bardzo trudno zmierzyć. Najprostsze, takie najbardziej oczywiste mierniki powinny być związane z uzyskiwaniem tak zwanego efektu zdrowotnego, czyli tego, czy nasze leczenie jest skuteczne na dużych grupach pacjentów. Niestety takie mierniki są bardzo trudne do zmierzenia, to znaczy ten efekt zdrowotny jest trudny do zmierzenia, bo on nie zależy wyłącznie od tego, jak dobrze albo jak źle pracuje dana jednostka ochrony zdrowia, ale też zależy od stanu pacjenta, od różnych innych okoliczności, które są niekoniecznie związane z samym trybem leczenia. W związku z tym trudno jest takie mierniki wprowadzić. Natomiast musimy rozpocząć drogę w kierunku mierzenia tego, co uzyskujemy w ochronie zdrowia. I ustawa o jakości co do zasady wprowadza takie możliwości. Jest tam kilka rozwiązań, które na pewno warto doprecyzować i wprowadzić w życie. Dlaczego właściwie tak ważna jest w ogóle jakość w ochronie zdrowia? Dlaczego do tej pory jej nie było? Właściwie pacjent tego bardzo oczekuje, żeby być dobrze leczony, skutecznie leczony. Jakość w ochronie zdrowia jest, no chyba dobrze pani powiedziała, jest po prostu oczekiwaniem pacjenta. To znaczy każdy chciałby być leczony tak dobrze, jak to jest możliwe. I no, pewną formą doskonalenia ochrony zdrowia jest wprowadzanie różnych standardów postępowania, różnych wytycznych, które powodują, że lekarze czy personel medyczny przestrzega pewnych zasad, pewnych reguł w trakcie diagnostyki i leczenia pacjentów. Ale poza tym, że takie zalecenia, takie wytyczne są wprowadzane, to musimy je egzekwować, czyli musimy sprawdzać, czy rzeczywiście one są przestrzegane. Ludzie są różni, również wśród lekarzy i pielęgniarek. Mogą mieć gorsze albo lepsze dni, ale muszą leczyć zawsze tak samo dobrze. I po to są te mierniki, te zobowiązania co do jakości, żeby egzekwować właśnie pewne minima w stosunku do przestrzegania zasad. No właśnie, a jakie te mierniki stosować i jakie tutaj kryją się pułapki, jeżeli chodzi o te mierniki? Czy rzeczywiście, no bo to jakoś bardzo trudno jest zmierzyć? No, tak jak mówiłem, mierniki związane z uzyskaniem efektu zdrowotnego są trudne do uzyskania. Jedną z przyczyn, dla których to też jest trudne, jest fakt, że nie zbieramy wszystkich danych medycznych i właściwie w niewielkim stopniu je przetwarzamy, czy w bardzo niewielkim stopniu je przetwarzamy. Ale pewnym rozwiązaniem jest stosowanie mierników zarządczych, związanych z na przykład pewnymi minimalnymi czasami oczekiwania na jakąś procedurę, z pewnymi ścieżkami postępowania, czy ścieżkami, tak zwanymi ścieżkami pacjentów, którymi oni wędrują w systemie. I to są takie reguły, których można już przestrzegać, które można egzekwować i wiemy, że one mają pozytywny wpływ na wynik zdrowotny, dlatego że no nie wiemy dokładnie jaki, ale wiemy, że on jest pozytywny. Wiemy, że jeżeli pacjent będzie leczony według określonych reguł, no to zakładamy, że to są właśnie te reguły, które zostały wyznaczone przez towarzystwa lekarskie jako optymalne w danej sytuacji. Dużym wyzwaniem, tak jak mówiłem, jest zbieranie danych, właściwie wszelkich danych. Mój osobisty pogląd jest taki, że w naszym systemie zdecydowanie zbyt mało czasu personel medyczny poświęca pacjentom. I mówię o tym, że lekarze muszą mieć do dyspozycji więcej czasu dla pacjenta. To nie znaczy czasu, w którym oni przyjmują pacjenta i równocześnie na przykład spełniają obowiązki administracyjne, które są konieczne po to, żeby coś zmierzyć, musi mieć dane. Więc oni muszą mieć ekstra czas na to, żeby tych pacjentów w odpowiedni sposób diagnozować czy leczyć. Stosunkowo łatwo mówić o jakości, o miernikach jakości, na przykład przy wykonaniu operacji w szpitalu.
prawda? A jak jest na przykład z chorobami, które są przewlekłe? Mówi pan jeszcze o takich pułapkach, które mogą się kryć, jeżeli chodzi o mierzenie tej jakości. W przypadku chorób przewlekłych, to oczywiście są różne choroby przewlekłe i myślę, że to bardzo dużo zależy od tej choroby konkretnej. Są takie choroby przewlekłe, w których pacjenci są bardzo świadomi swojej choroby, dobrze ją znają i świetnie współpracują z personelem medycznym i dzięki temu uzyskują dobre efekty. Są choroby przewlekłe i to są najczęściej te najbardziej popularne, takie jak nadciśnienie tętnicze, czy cukrzyca, czy zaburzenia gospodarki lipidowej, w których świadomość pacjenta, czy niewielu pacjentów jest niska i oni źle współpracują z lekarzami. Być może lekarze, którzy nie mają czasu, zbyt zdawkowo z nimi rozmawiają, z pacjentami rozmawiają o ich stylu życia, o tym, jak powinni w trakcie tej choroby się zachowywać. No i to efektem tego są czasem złe efekty leczenia. Właśnie tak jak mówię, w takich chorobach przewlekłych, jak te choroby cywilizacyjne. A jak mierzyć jakość w chorobach rzadkich? Tutaj zapytam na przykład hemofilii, kiedy przez lata ci chorzy przez niedostateczne leczenie mają wiele powikłań. Teraz to leczenie jest lepsze, ilość czynników krzepnięcia, z których mogą korzystać, jest, można powiedzieć, wystarczająca. Jak tutaj mierzyć tą jakość? No to jest właśnie przykład takiej choroby, w której ogromna większość pacjentów jest niezwykle świadoma swojej choroby. To są osoby, które... choroba zaczyna się od urodzenia, więc... i trwa do końca życia, więc ci pacjenci są bardzo świadomi, oni bardzo dobrze kontrolują swoją chorobę. Myślę, że jakość tej choroby się przede wszystkim, znaczy jakość w leczeniu tej choroby, w postępowaniu z tą chorobą osiąga się przez zbudowanie właściwej relacji między pacjentem a hematologiem, który się nim opiekuje. I to jest jakby jeden duży aspekt i ten duet pacjent-lekarz powinien decydować o rodzajach czynnika i o trybie przyjmowania tego czynnika. W zależności od stylu życia pacjenta, od jego potrzeb związanych, nie wiem, choćby z życiem zawodowym czy wysiłkiem fizycznym, czy chorobami współistniejącymi. A drugim aspektem jest przygotowanie systemu ochrony zdrowia, który jest poza tym leczeniem specjalistycznym, do postępowania z pacjentami z hemofilią. Oni wymagają specyficznego trybu postępowania. Przy każdej procedurze medycznej należy podać im najpierw czynnik po to, żeby uniknąć krwawienia. Ale jest też sporo innych zasad i te zasady po prostu powinny być znane niehematologicznym pielęgniarkom i lekarzom, czy stomatologom, czy ratownikom medycznym, którzy po prostu będą wiedzieli, jak z takimi pacjentami w sytuacji nietypowej postępować. Mówił pan też o tym, że bardzo trudno jest mierzyć jakość w POZ-cie. Właściwie każdy z nas ma kontakt, skąd wiedzieć, czy ta usługa, którą otrzymujemy, jest dobra na odpowiednim poziomie. Jak to mierzyć? Skuteczność lekarza pierwszego kontaktu. To jest strasznie ciekawe zagadnienie, bo lekarz POZ-u ma dwa rodzaje obowiązków, tak bym to określił. Jeden to jest diagnostyka, taka wstępna diagnostyka i leczenie, wstępna ewentualnie taka diagnostyka i leczenie już potem pacjenta, który jest po leczeniu specjalistycznym, czyli kontynuacja leczenia w POZ. I tutaj te wskaźniki są plus minus takie same jak gdziekolwiek indziej. No to znaczy chodzi o to, żeby z tym pacjentem postępować według określonych reguł i musimy to postępowanie, te reguły, przestrzeganie tych reguł mierzyć. Ale drugim aspektem jest taka szeroko rozumiana opieka nad grupą ludzi, którzy są przypisani do tego gabinetu podstawowej opieki zdrowotnej. W sensie przede wszystkim prewencji chorób, czy wczesnego ich wykrywania. No i tutaj to już jest dużo trudniej mierzyć, dlatego że wiemy o tym, że te środowiska są bardzo zróżnicowane. Co innego jest, czy inną charakterystykę pracy ma lekarz POZ na wsi, inny w dużym mieście, w zamożnej dzielnicy, a inny w dzielnicy w cudzysłowie trudnej, no, biedniejszej, z dużymi obciążeniami różnego rodzaju. I tam z reguły mamy bardzo do czynienia z bardzo słabymi informacjami wstępnymi. My nie mamy dobrze opisanych tych populacji. W związku z tym trudno jest porównywać wyniki leczenia właśnie między
w biedną dzielnicą w Warszawie, na północy, północnym wschodzie Warszawy, a nie wiem, Agilanowe na przykład. No, po prostu przy lekarzach mam zupełnie inny świat. Więc tutaj, ale to co nie znaczy, że nie należy takich podejmować. I jest szereg rozwiązań międzynarodowych, które można stosować i wdrażać w takim mierzeniu efektywności podstawowej opieki zdrowotnej. Jak rozumiem, wprowadzenie ustawy o jakości jest bardzo potrzebne w polskiej ochronie. Wprowadzenie ustawy o jakości jest bardzo potrzebne. Konieczne jest przeprowadzenie głębokiego dialogu wszystkich interesariuszy, bo w medycynie niczego się nie da zmienić. Nie ma takiego eksperta albo grupy ekspertów, którzy wiedzą wszystko. Mamy bardzo wielu wybitnych ekspertów w bardzo wielu środowiskach. Oni muszą ze sobą rozmawiać, muszą osiągać konsensus po to, żeby wprowadzane rozwiązania były po prostu praktyczne i rzeczywiście służyły pacjentom. Przy jakiejś determinacji do ich prowadzenia, prawda? To znaczy nie chodzi o to, żeby się zagadać na śmierć, tylko żeby jednak w określonym czasie osiągnąć efekt, ale ten efekt musi być konsensualny. On nie może być tak dyrektywny, nie może być rozkazem. Dziękuję, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Naszym gościem był pan dr Stefan Bogusławski, ekspert systemu ochrony zdrowia. Dziękuję bardzo.